W poprzednim filmiku policzyliśmy sobie energię potencjalną jednorodnego pola elektrycznego i przykład ten na dobrą sprawę nie wymagał od nas użycia tutaj rachunku całkowego, ponieważ wystarczyłoby powiedzieć, że ta energia potencjalna to jest po prostu stała siła, jaka działa na nasz ładunek próbny w tym polu, pomnożona skalarnie razy wektor przesunięcia punktu A do punktu B. No i minus przed wszystkim, ponieważ tak jak już mówiliśmy, to jest siła, którą my działamy, a siła jest przeciwna dokładnie do tego, jest dokładnie przeciwna do siły, którą na nasz ładunek działa pole. Wobec tego wzór jest taki i w zasadzie nie posługując się tutaj tym wzorem stałką, moglibyśmy od razu powiedzieć, że ta energia potencjalna się wyraża w ten sposób. Ale teraz przejdziemy do przykładu, który już zdecydowanie wymaga od nas rachunku całkowego, więc jeśli jest to temat zupełnie Ci obcy, to radzę Ci najpierw się z nim zapoznać, a dopiero potem przejść do oglądania tego filmiku. A przykład to energia potencjalna pola pochodzącego od ładunku punktowego. Tak, ładunek punktowy jest źródłem naszego pola. Mam nadzieję, że pamiętasz, że natężenie takiego pola się wyraża przez tę odpowiednią stałą proporcjonalności razy wartość tego ładunku, który jest źródłem pola, podzielone przez kwadrat odległości od źródła, tak? W każdym punkcie to pole jest jakieś i zależy od kwadratu odległości od ładunku będącego źródłem pola, no i razy taki wersor zwrócony radialnie od źródła na zewnątrz, tak? W ten sposób w każdym punkcie przestrzeni to pole się wyraża, tak? Wraz z odległością jego wartość jest coraz mniejsza, maleje jak odwrotność kwadratu, tak? Tutaj jest. I teraz interesuje nas energia potencjalna takiego pola elektrycznego. Jak ją znajdziemy? No, ponownie mamy ładunek próbny, który sobie przesuwamy z punktu jakiegoś A do punktu B i niech ten ładunek próbny, no niech on ma wartość znowu 2 kulombów. Ładunek będący źródłem pola elektrycznego niech ma wartość 5 kulombów. To są, przypominam Ci, ogromne, bardzo duże ładunki. Bardzo duże wielokrotności ładunku elementarnego. Żeby uzbierać taki ładunek, trzeba z ciała pozabierać bardzo dużo elektronów, czyli nazbierać bardzo dużo ładunków elementarnych, żeby uzyskać taki ładunek. No i potrzebujemy jeszcze tej stałej proporcjonalności K. Przypomnę Ci, że jej wartość wynosi, ona zawiera bardzo wiele cyfr po przecinku, ale tak w przybliżeniu, zaokrągleniu do jednej cyfry znaczącej, to będzie 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry kwadratowe przez kulomby do kwadratu. I w tym przypadku nasze pole elektryczne pochodzące od tego ładunku Q duże będzie miało następującą postać. K razy Q to będzie 5 razy 9, czyli 45. Tu już od razu sobie napiszemy liczbowo. 45 razy 10 do 9, a w mianowniku promień do kwadratu, bo tutaj liczymy w każdym punkcie przestrzeni, dla każdego miejsca w przestrzeni i to jest odległość danego punktu od źródła. Tak, tutaj mamy ten wersor jednostkowy pokazujący tak radialnie od źródła na zewnątrz. I jednostki to będą newtony razy metry kwadratowe przez kulomby, no bo jedne kulomby się zjadły tutaj po pomnożeniu przez. Tutaj mamy jednostki, w których to jest wyrażone. Dobrze, a wobec tego siła, jaka działa na nasz ładunek próbny w każdym punkcie tutaj na tej drodze, będzie równa wartości tego ładunku próbnego razy właśnie to pole elektryczne. Czyli w tym wypadku musimy pomnożyć razy 2 kulomby, czyli wychodzi nam 90 razy 10 do 9 przez odległość od źródła do kwadratu razy ten wersor taki jednostkowy, radialny, bo musimy tutaj mamy nie wartość siły, a wektor siły, więc musimy znać jego kierunek. A jednostki tutaj to będą, no to siła musi być w newtonach, prawda? Tylko że tutaj chodzi o to, że newtony nam wyjdą dopiero, kiedy wstawimy w to miejsce odpowiedni promień wyrażony w metrach, więc tu tak naprawdę muszą być, zanim wstawimy tutaj te odpowiednie metry, musimy mieć tutaj newtony razy metry do kwadratu. Dobrze, i teraz interesuje nas energia potencjalna naszego ładunku próbnego w punkcie B względem punktu A, tak? Przypomnę, co to znaczy. To znaczy, że tak, przesuwamy ładunek próbny z punktu A do punktu B, wykonujemy pewną pracę i wobec tego, że włożyliśmy tą pracę w układ, powiedzmy, że ta praca będzie dodatnia,
tym wypadku, bo ten ładunek jest dodatni i ten ładunek jest dodatni, więc cały czas przysuwając tutaj czujemy odpychanie, więc wykonujemy pracę przeciwko sile, która nam przeszkadza, więc praca jest dodatnia. Jeśli nasz ładunek umieszczony już tutaj puścimy swobodnie, zacznie on się odsuwać, będzie odpychany i zacznie odjeżdżać od tego ładunku, to gdy dotrze do tego miejsca, będzie już miał pewną prędkość, a przez to pewną energię kinetyczną i ta energia kinetyczna będzie równa właśnie tej energii potencjalnej, czyli popychając, przysuwając ładunek stąd tu, dajemy mu pewien potencjał do tego, żeby przy powrocie jego z B do A w jakiejś innej postaci ujawniła się ta energia, którą włożyliśmy przez pracę. Dobrze, teraz więc pozostaje nam już tylko policzyć tą pracę i przypomnę Ci, że praca, która nas interesuje, wyraża się taką oto całką. Jest to całka z punktu, w którym startujemy, do punktu, w którym kończymy podróż, minus przed wszystkim, a tutaj mamy tak, siłę, która działa na nasz ładunek, razy skalarnie taki element przesunięcia. Dobrze, wstawmy sobie wszystko, co wiemy. Przed wszystkim możemy, aha, tutaj mamy 90 razy 10 do 9, to jest to samo, co 9 razy 10 do 10. Więc przed wszystkim tutaj sobie napiszmy to jako stałą. To po prostu jest 9 razy 10 do 10, a tutaj mamy newtony razy metry kwadratowe. A pod całką mamy tak, granice, tu sobie nie napisaliśmy, no niech punkt A będzie w odległości 10 metrów od źródła, a punkt B w odległości 5 metrów od źródła pola, no i leżą one wzdłuż jednego promienia. Tutaj leżą na jednej linii te dwa punkty i źródło, tak? Czyli mamy tak, całkujemy od promienia równego 10 metrów do promienia równego 5 metrów, a pod całką pozostaje nam ten wersor taki jednostkowy wzdłuż promienia podzielony przez r do kwadratu razy skalarnie również taki wersor jednostkowy pomnożony przez taki infinitezymalny element. Taki wersor pomnożony przez siebie skalarnie to jest po prostu jedynka. A wobec tego dalej możemy napisać, że tutaj będzie tak minus 9 razy 10 do 10 newtona razy metry do kwadratu. Tutaj granice całkowania r równe 10 metrów i r równe 5 metrów, a tutaj po prostu dr przez r kwadrat. Dobrze, ile to się równa? Tutaj Ci przypomnę, że taka całka z jakiegoś x do potęgi n tej po dx, gdzie n jest różne od minus 1, to jest wyjątkowa sytuacja, przypuśćmy, że n jest różne od minus 1, to taka całka nieoznaczona to będzie tak, tutaj ten x potędze o 1 wyższej podzielony przez właśnie wartość tej potęgi, którą mamy tutaj. I tutaj rolę n dla nas gra, tutaj mamy r kwadrat w mianowniku, czyli r do minus drugiej, więc tutaj n to jest minus 2. A wobec tego taka całka dr przez r kwadrat to jest, całka nieoznaczona, to jest r do minus pierwszej przez minus 1, tak, czyli minus 1 przez r, tak, a więc tutaj dalej, tutaj mamy tą stałą, minus 9 razy 10 do 10 newtonów razy metry do kwadratu, a tu wynik obliczenia o tej całki oznaczonej, czyli to będzie tak, minus 1 przez r, tak, w granicach od 10 metrów do 5 metrów. Ten minus z tym minusem daje nam plus i w rezultacie tutaj będzie tak, 9 razy 10 do 10 newtonów razy metry do kwadratu, a tutaj będzie 1 przez 5 metrów minus 1 przez 10 metrów, to będzie 2 przez 10 metrów minus 1 przez 10 metrów, czyli to jest 1 przez 10 metrów, a więc ostatecznie tutaj mamy 9 razy 10 do 10 newtonów razy metry do kwadratu razy 1 przez 10 metrów. Te metry z tymi jednymi metrami się skracają, jedna dziesiątka tutaj nam obniża ten wykładnik o 1. Ostatecznie nasz wynik to jest 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry, a newton razy metr to jest joule. Dobrze, wynik wyszedł w joulach, wszystko się zgadza. To, że ten wynik jest taki gigantyczny, 9 razy 10 do 9, bierze się z tego, na co już Ci zwróciłam uwagę, że ładunki, zarówno ładunek będący źródłem pola, jak i ładunek próbny, są gigantyczne, to są bardzo duże ładunki. Teraz chciałam poruszyć jeszcze tylko dwie kwestie, mianowicie tak jak obliczając pracę przez całkę z siły razy przesunięcie dostawaliśmy energię potencjalną, tak samo możemy zdefiniować energię potencjalną przypadającą na
jednostkowy ładunek. Bierzemy pod uwagę natężenie pola, czyli siłę przypadającą na jednostkowy ładunek, tak? To definiujemy jako potencjał pola elektrycznego. Jeśli przesuwamy z punktu A do B, to będzie potencjał w punkcie B względem punktu A. Tak, i jest to coś niezależnego od ładunków próbnych, które wstawiamy w tym polu. Dokładnie tak samo jak natężenie pola elektrycznego. Jest to własność samego pola elektrycznego, w którym możemy umieszczać różne ładunki próbne i wtedy energia potencjalna to będzie po prostu ładunek próbny razy właśnie ten potencjał, który otrzymaliśmy tutaj. Tak? I teraz zazwyczaj taki potencjał w przypadku takiego punktowego źródła definiujemy względem nieskończoności, czyli pytamy się, jaką pracę trzeba wykonać, żeby jednostkowy ładunek próbny przepchać tak wzdłuż promienia z nieskończoności, z bardzo, bardzo daleka, tutaj aż do położenia wyznaczonego tym wektorem R. To jest coś, co nazywamy potencjałem pola takiego ładunku punktowego, właśnie jeśli definiujemy względem nieskończoności. Tak, potencjał po prostu w punkcie R i wiemy, że on jest względem nieskończoności, względem takiego bardzo odległego, nieskończenie odległego punktu. No więc tutaj tak zgodnie z tym, co napisaliśmy sobie tutaj, mamy minus przed wszystkim, całkę z czegoś takiego. Tutaj zaczynamy w nieskończonej odległości i przyjeżdżamy na odległość równą jakiemuś tam r małemu, a całkujemy natężenie pola elektrycznego, które wynosi tak. Tutaj mamy naszą stałą proporcjonalności, tutaj wartość ładunku. Tutaj musimy, ponieważ tu w granicach całkowania używamy r małego, to jako zmienną całkowania użyjmy sobie R dużego. Tu wersor jednostkowy wzdłuż promienia i to skalarnie pomnożone razy przez wersor wyrażone to przesunięcie, ponieważ ono jest zawsze wzdłuż tego promienia. Dobrze, to pomnożone skalarnie z tym daje jedynkę, a tutaj stałe, wyciągamy je przed nawias, a tutaj mamy tak, granica całkowania. Jedna to jest nieskończoność, a druga to jest jakieś to nasze R, które nas interesuje tutaj, w którym chcemy odnaleźć potencjał. A pod całką mamy dr przez r kwadrat. Już wiemy, że całka nieoznaczona z czegoś takiego to jest minus 1 przez r. Przed chwilą sobie to pokazaliśmy, przypomnieliśmy. A wobec tego możemy teraz już na szybko napisać tutaj minus k razy q, a tu minus 1 przez r w granicach od nieskończoności do r małego. Tak, minus z minusem się redukuje do plusa. Tutaj mamy k razy q, a tu mamy 1 przez r minus 1 przez nieskończoność to jest 0, minus 0. Czyli ostatecznie potencjał pola elektrycznego definiowany względem nieskończoności to jest stała proporcjonalności razy wartość ładunku źródłowego podzielona przez odległość między punktem, którym potencjał chcemy znać, a źródłem pola. Mam nadzieję, że to również był dla Ciebie ciekawy przykład, a w kolejnym filmiku pomówimy o napięciu elektrycznym. Do usłyszenia.